witam po dłuższej przerwie. Jak widzicie, krowy żyją. Pokażę wam, jak się wycieliły. 13 sztuk już się wycieliło i jest 13 cielaczków. Kurczę, rok znowu jest jałówkowy. Na te 13 sztuk mamy 4 byczki i 9 jałówek. Także będziemy w tym roku sprzedawać jałówki, a byczki zostaną. W zeszłym roku zostały jałówki, ładnie się rozrosły. Będziemy je zacielać. Planuję na maja razem z krowami. Ładnie wyrosły. Także na drugi rok będzie prawie 30 wycieleń. 29 dokładnie. Pójdziemy, pokażę wam cielaki. Przejdziemy się. Cielaki gdzieś są na tyłach. Tutaj są dwa. Krówką wstawiłem raz na dwa dni, wstawiam dwa baloty siano-kiszonki. Do tego balot słomy i tak co drugi dzień przyjeżdżam. O, tutaj jest ostatnia krowa wycielona. Gdzie masz małego? Tu leży śpioch. Śpioch? W porządku? W porządku, wczorajszy. Duży byk. O, tu mamy ferajnę akurat. Może ich nie przestraszymy. 2, 4, 6, 7. A gdzie reszta? Mają po 2 tygodnie, 3 tygodnie. Tak, zgadza się. Tak jak mówiłem. Przewaga jałówek, 9 jałówek. O, tam jeszcze są 2. Ale wszystkie ładne, równe. Także jeszcze jedna jałówka i będzie komplet, 10. Fajna cyfra. Można stado budować. O, tu jest przedostatnia jałówka. Czyli ma 3 dni. Chodź, boisz się? No, chodź do pańcia, chodź. Oj, nie przyjdziesz już, nie? Już 3-dniowy to już nie chcę tak. Może nie ucieknie. Pokaż się. A, uciekł. No i dobrze, nie ufaj. No, cyk, cyk, cyk i poszły. Tak to musi biegać wszystko. Sucho, robi się sucho. Może i dobrze, przynajmniej nie muszą po tym błocie łazić. Ale kurczę blade. O, wraca do mnie, chodź. Ty czorcie, ty. Chodź. No chodź. Nie poszłaś z nimi? No chodź, co taka jesteś. No daj buzi, buzi daj. O, przyszła lunka. Dobrze, dobrze. Buzi daj, nie rób. Zostawiam. Chodź tu. Tu podejdź, podejdź tu. Nie strasz jej, chodź. Luna. No, buzi daj, pomału. No chodź do nas. Chodź. Widzisz? Co ona tu robiła? No. Jak na razie idzie dobrze. Kurczę mlade, jeszcze 7 wycieleń. W kwietniu pewnie się te resztę niedobitki się skończą. No i dobrze, i tak jest dobrze. Luty, marzec. Jeszcze trochę w kwietniu, tam jakaś na pewno jest opóźniona. I mogą iść na łąki już. Jak to urośnie. No kurczę, tutaj gdzie ten był bell grazing, to już go zaorałem. Uprawiłem. I ten, wapno rozsypałem. Cienko, ale jest. No i tu przyjdzie kukurydza najprawdopodobniej, także ma czas, ale ten cały obornik, ta słoma cała, niech jeszcze tu się przerabia z tą ziemią, bo tak na wierzchu leżało, a jest tak sucho, to nic nie daje. No zobaczcie, kto do nas przyszedł. No sama przyszła, jejku, a co ty chcesz?
No co chcesz? Zostaw Lunaję. Nie, nie goń. No ona chce być z ludźmi. No sama przyszła. Szok. Daj buzi jej. Pomału. No daj buzi. Pomalutku. No daj buzi. Tak? Pomalutku. Buźki. Buźki. No dobra, ona się boi ciebie. O, woła mamy. O, zaraz mama przyjdzie po nią. No dobra. O, leci banda. Nasza banda. To mało, jakie to ładne, nie? A potem trzeba się rozstać z tym wszystkim, bo to nie można wszystkiego mieć. No. To na razie. Trzymajcie się.